Dzisiaj jest wyjątkowy dzień w LiftMed, dlatego że odbywa się szkolenie doktora z Hiszpanii dla polskich lekarzy dotyczące zabiegu termoliftingu FaceTighta. Zabieg jest innowacyjnym zabiegiem, pojawił się od niedawna w gabinetach europejskich, no i właśnie zawitał do gabinetów polskich. Czego dotyczy ten zabieg? Wiemy, że skóra nam się starzeje, wiemy, że walczymy z wiotkością i właśnie ten zabieg pomaga nam uzyskać efekty, które są pomiędzy zaawansowanymi hybrydowymi zabiegami medycyny estetycznej, a chirurgią plastyczną. Zabieg FaceTight wykorzystywany w urządzeniu Embrace RF polega na wprowadzeniu tej oto czarnej kaniuli do tkankę, celujemy w tkankę tłuszczową, natomiast ta zielona zostaje cały czas na powierzchni skóry. Zamykając obwód powodujemy przepływ prądu. Prąd rozgrzewa nam tkankę podskórną do około 60-65 stopni, natomiast tkankę na skórze mamy temperaturę około 40-42 stopni. Efektem tego zabiegu jest silne obkurczenie całej skóry na całej swojej głębokości, a dodatkowo upłynnienie tłuszczyku, który później możemy wyaspirować, żeby się go pozbyć trwale. We are talking about a new technology that help us to achieve a better result because we are using the thermal stimulation in order to have a better tightening and better lipolytic effect, so we are able to be very precise on removing volume and then achieving a retraction on tissue even when the quality of tissue is not good. So this is a fast step further in aesthetic medicine and in liposhaping. Zapytacie mnie, skąd moje zainteresowanie tym zabiegiem? No właśnie, wiecie, że jestem aktywna w social mediach, wiecie, że aktywnie uczestniczę na Instagramie, na Facebooku i tam właśnie, oglądając strony amerykańskie, bo one mnie bardzo mocno interesują, nie ukrywam, że zawsze zazdrościłam lekarzom medycyny estetycznej tych efektów wow, czyli tego, że skóra po zabiegach jest mocno napięta, można powiedzieć naprawiona i ten efekt anti-aging rzeczywiście mocno widoczny. Marzyłam o tym, żeby moim pacjentom można było również zaoferować to. Również problem polegał na tym, że nie jestem chirurgiem, więc musiałam wyszukać taki zabieg, który pozwoli mi mojej specjalizacji zajmować się pacjentami i pozwoli mi uzyskiwać taki efekt. No właśnie, FaceTight to właśnie taki zabieg. Dla kogo to jest przeznaczone? Przeznaczone jest dla ludzi, którzy boją się na przykład znieczulenia ogólnego w przypadku liftingu, boją się chirurgicznego opracowania powiek dolnych, boją się chirurgicznego opracowania powiek górnych, czyli tak zwanych blefaroplastyk, mają problem z głębokimi bruzdami nosowo-wargowymi, z takim naddatkiem fałdu skórno-tkankowego na policzkach, w przypadku tak zwanych chomików, czy zbyt dłuższego podbródka schodzącego nawet na szyję. I to też jest bardzo dobry zabieg, który dzięki temu urządzeniu pozwala na napięcie tkanek oraz redukcję tkanki tłuszczowej. I największym plusem, oprócz skuteczności, oczywiście jeżeli dobrze dobierzemy pacjentów, to jest zabieg, który nie wymaga pełnej anestezji.
Dodatkowo po zabiegu zaleca się wykonać zabieg Morfeusz, który jest mikroigłową radiofrekwencją, takiego nowego typu, dlatego że tu podobnie jak w zastosowaniu aplikatora AccuTite mamy przepływ prądu na całej głębokości skóry. Podobnie tutaj, co daje nam zmniejszenie porów, jeszcze lepszą poprawę powierzchni skóry, jeszcze większe napięcie. Why choose it? Because it's the best one. Basically, I'm Italian and I like for my patient the best option. And I have tried many systems, I have many devices, and it's more than 10 years that I have BodyTight and FreeTight and Morpheus. And the technology is evolving and upgrading every year. That is very important because I have the chance to give my patient best option in aesthetic medicine.